Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński, witam Państwa. W Toruniu zakończyło się 6. Forum Ekonomii Społecznej, Kujawsko-Pomorskie Forum, a moim gościem jest Adam Szponka, pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, ile w ekonomii społecznej jest rachunku ekonomicznego, a ile chęci pomocy innym? To jest ciekawe pytanie, czy to w ogóle można policzyć. Myślę, że to jest pół na pół. Że jedno bez drugiego nie będzie funkcjonować. Ważny jest czynnik ekonomiczny, gdyż mówimy o ekonomii społecznej, czyli musi być gdzieś ta forma tego pieniądza. Musi się pojawić metoda na zarabianie, pomysł na zarabianie i ten pomysł na zarabianie ciągnie niejako ten czynnik społeczny. Czyli... No powiedzmy, jak w praktyce to wygląda? Na czym polega ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim? To jest próba łączenia serca z umysłem, czyli umysł, który ciągnie przedsiębiorstwo, na przykład spółdzielnię socjalną. Jest to grupa ludzi najczęściej, która ma trudności, żeby wejść albo utrzymać się na rynku pracy, czyli dosyć trudna grupa na rynku pracy. Zakłada spółdzielnię socjalną, czyli swojego rodzaju spółkę i realizuje jakieś cele. Na przykład dzisiejszy certyfikowany podmiot prowadzi usługi cateringowe. Czyli 5 osób określa sobie działalność, szuka sobie niszy na swoim lokalnym rynku i działa w sposób najczęściej komercyjny, jednakże działanie na wolnym rynku jest dosyć trudne. Tu musi się też z boku pojawić czynnik pomocy dla tej grupy, jak mówiłem, grupa trudna, czyli najczęściej się pojawia wsparcie ze strony samorządu. Czyli samorząd, na przykład od tej spółdzielni socjalnej, która realizuje ten catering, kupuje jakieś produkty spożywcze, żywnościowe. Czyli jest to swego rodzaju firma, ale działająca trochę pod takim kloszem ochronnym. Tak. Generalnie próbowano przygotować spółdzielnie socjalne do działania na wolnym rynku. Ta próba, ten eksperyment trochę się nie udaje, gdyż już dzisiaj widać, że spółdzielnia socjalna, czyli ta spółka osób, która ma trudności na rynku pracy, musi mieć swojego, powiedzmy, anioła stróża, czyli musi mieć osoby, które cały czas wspierają, troszeczkę ciągną, troszeczkę popychają. Musi mieć osoby, które też często kupują te usługi. Czyli ta usługa, ta spółdzielnia socjalna nie będzie nigdy konkurować z firmą, która jest złożona z pracowników wykwalifikowalnych, skoncentrowanej na zysk. No właśnie, nie będzie, bo zysk nie jest tutaj najważniejszy, ale on ma znaczenie? Zysk ma znaczenie, nie jest najważniejsze, ale faktycznie ma znaczenie, gdyż to umożliwia takiej spółdzielni socjalnej, takiemu podmiotowi ekonomii społecznej utrzymanie się na rynku. Pieniądze są potrzebne, bez tego się nie da funkcjonować, czyli te pieniądze pozwalają na podejmowanie działań, na kontynuację, ale one nie są celem same w sobie. Dużo takich firm, spółdzielni w regionie działa? Spółdzielni socjalnych działa około 70 w naszym regionie, ale podmiotów ekonomii społecznej liczy się, że działa około 1000. Niektóre działają punktowo, raz na jakiś czas coś wykonują, niektóre działają w ciągu, ale na mniejszą skalę. No ta skala działalności i obszar działania jest bardzo, bardzo różny. A jaka jest skala potrzeb? Zakłada się jako urząd marszałkowski, który de facto to koordynuje, że powinno być ich więcej? Generalnie założenia są takie, że obszar ekonomii społecznej jest to bardzo ważny obszar rynku pracy, bo tam się buduje miejsca pracy dla osób, które na ten rynek pracy same nie wskoczą. To muszą być osoby, które się na ten rynek pracy wciąga. Trzeba często przygotować od podstaw, od momentu wstawania do pracy. Nauczyć trzeba nawyków wstawania, czyli przygotowanie społeczne jest ważne. Dopiero potem przygotowuje się te osoby zawodowe. Więc koniecznością jest stworzenie dodatkowego rynku, który właśnie koncentruje się na tych osobach defaworyzowanych. Mówiłem o 70 spółdzielniach socjalnych, to jest tylko jeden z elementów. Według naszego regionalnego programu szacuje się, że do 2020 roku powinno funkcjonować 1000 dobrych, trwałych miejsc pracy właśnie w obszarze ekonomii społecznej. Wspomniał Pan o tym programie, program do 2020 roku. Jakie określiliście trudności, największe problemy w tym obszarze działania? Znaczy generalnie trudnością jest otoczenie gospodarcze. Rynek pracy nie funkcjonuje bez tego, co się dzieje w gospodarce. Czym gospodarka działa prężniej, i ta globalna, i ta lokalna, tym jest większy potencjał również zatrudnienia tych osób defaworyzowanych. Czyli to jest nasza największa trudność. Jeżeli mamy
wysoką skalę bezrobocia, to trudniej aktywizować osoby, które są za tym rynku, od tego rynku oddalone. Czym ta gospodarka będzie bardziej nakręcona, bardziej rozkręcona, tym też są większe możliwości. A drugą taką, może nie trudnością, ale takim elementem, który trzeba przejść, pokonać, zaktywizować, to jest budowanie współpracy. To jest budowanie tych relacji na poziomie samorządu gminy pomiędzy włodarzami, a tam działającymi liderami, tymi, którzy zajmują się właśnie aktywnością społeczności lokalnej, którzy następnie często gdzieś tam są prowodyrem i przyczynkiem do powstawania takiej spółdzielni socjalnej. Ta współpraca też jest niezbędna, bo na przykład dzisiaj 5 certyfikatów, które rozdaliśmy, właśnie opierało się na bardzo dobrej współpracy samorządu z taką spółdzielnią socjalną czy ekonomią społeczną. Mówi Pan o certyfikatach. Co to jest za dokument? Co on pokazuje? Certyfikat. Dzisiaj rozpoczęliśmy po raz pierwszy w naszym regionie przydzielanie takich certyfikatów pod tytułem zakup prospołeczny. To jest certyfikat, który przyznajemy nie spółdzielniom socjalnym, nie podmiotom ekonomii społecznym, ale usługom bądź produktom. Czyli ten przykład z cateringiem. Jeżeli mamy akurat spółdzielnię, która wykonuje świetny catering, jest smaczny, ludzie chwalą, jest sprzedaż, bo to też sprawdzamy, jakie są obroty, przydzielamy, wręczamy takiej spółdzielni socjalnej certyfikat potwierdzający, że w tym miejscu przede wszystkim można dobrze i smacznie znieść, ale przy okazji realizowane są cele społeczne. Czyli ja jako konsument realizuję 2 cele, płacąc raz z portfela, realizuję cel, czyli zaspokajam swój głód i mogę zjeść dobrze i smacznie, ale z drugiej strony pomagam. A zdarzały się takie podmioty u nas w regionie, które zaczynając właśnie od takiej działalności, czy spółdzielni, czy jakiejś innej formy, robiły to tak dobrze i tak sprawnie, że mogły tę działalność rozszerzyć? Konkurować generalnie z tymi, którzy no tak naprawdę nie muszą brać pod uwagę tego aspektu społecznego? Generalnie tak. Część z tych podmiotów przez ten okres początkowy, powiedzmy 2-letni takiego rozkręcania, zaczyna śmiało konkurować normalnie na otwartym rynku. To już staje się bardziej ekonomią, a mniej społeczną, ale faktycznie rozkręcają się na tyle, że są w stanie śmiało konkurować i dawać czasami lepsze produkty, lepsze usługi niż firmy komercyjne. Dziękuję bardzo. Adam Szponka, pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu, był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.